Dzień dobry. Na dzisiejszy dzień, 5 września, wyznaczone mamy dwa biblijne hasła, pochodzące najpierw ze Starego Testamentu, z księgi proroka Izajasza, rozdział 44, wiersz 22. Bóg mówi: starłem jak obłok Twoje występki, a Twoje grzechy jak mgłę. Nawróć się do mnie, bo Cię odkupiłem. I apostoł Paweł, który pisze w liście do Kolosan w 2 rozdziale i 14 wierszu: Bóg wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Drodzy, takie słowa jak recesja, kryzys, brak płynności finansowej, odmieniane we wszelkich możliwych przypadkach, zwracają naszą uwagę i zawsze budzą nasz niepokój. Boimy się, gdy słyszymy o ogólnoświatowych kryzysach finansowych, gdy słyszymy o tym, jak państwa coraz bardziej się zadłużają. Boimy się tego, gdy słyszymy, że nasze firmy czy zakłady pracy mają coraz większe kłopoty finansowe. Boimy się wreszcie, gdy nasze rodziny na co dzień zmagają się z podobnymi problemami. Czołowi ekonomiści oczywiście szukać będą wszędzie dobrych rozwiązań i rad. Ale jak to zwykle bywa, ile mądrych głów, tyle proponowanych rozwiązań. Nic więc dziwnego, że takie sytuacje budzą w nas niepokój, niepewność, stawiają naszą przyszłość pod znakiem zapytania. A przecież musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Kryzys finansowy czy gospodarczy nie jest jedynym, z którym przychodzi nam się mierzyć. Doświadczamy jeszcze jednego rodzaju recesji, być może nie tak spektakularnie widowiskowej, być może nie tak nagłaśnianej, ale równie dotkliwej i bolesnej dla całych społeczeństw, dla całych krajów, dla naszych lokalnych społeczności, dla nas samych, dla naszych domów i rodzin. O czym mowa? Drodzy, o tym, co potocznie można by nazwać kryzysem wartości, upadkiem pewnych obyczajów, brakiem pewnych podstawowych, fundamentalnych wartości. Ktoś mógłby powiedzieć: to nic takiego, albo przynajmniej nic aż tak groźnego. To nie takie straszne i groźne jak wizja bezrobocia, biedy albo bezdomności. Czy aby na pewno? Jak wygląda życie w rodzinie, społeczeństwie czy świecie, w którym nie zważa się na podstawowe wartości? Gdzie ludzka własność czy godność nie są w należyty sposób chronione czy szanowane? Jak nam się żyje, jeśli nie możemy ufać w uczciwość czy sumienność drugiego człowieka, w jego prawdomówność? Jak nam się żyje, kiedy nasza codzienna egzystencja pozbawiona jest nadziei i wiary w lepszą przyszłość? Jak się wreszcie żyje, gdy życie zamienia się w niekończącą się jedynie pogoń za tym, żeby mieć coraz więcej i więcej? Nad przyczynami kryzysu w gospodarce i finansach, tych dużych i małych, zastanawiają się ekonomiści i z tym może ich zostawmy. My zastanówmy się dzisiaj choćby przez chwilę nad tym drugim rodzajem kryzysu czy recesji. Skąd się bierze? Może poczujemy się zaskoczeni, ale jego źródło jest dokładnie takie samo jak źródło problemów finansowych. Żyjemy na kredyt.
W naszej beztrosce żyjemy na kredyt Bożej dobroci, miłości i łaski. I często całkiem świadomie przekraczamy kolejne przykazania. Łamiemy ustalone zasady, przekraczamy nienaruszalne dotąd normy i ciągle pocieszamy się, że skoro Pan Bóg nas kocha, to i tym razem na pewno nam przebaczy. Że inni postępują gorzej, że nie jest z nami jeszcze aż tak źle. Że skoro wszyscy dookoła tak robią, no to w jakiś sposób możemy poczuć się usprawiedliwieni. I z dnia na dzień coraz bardziej obciążamy nasze sumienia. Popadamy w coraz większe oddalenie od Pana Boga i od naszych bliźnich. A ponieważ gdzieś w środku mamy tę świadomość, że nie jest z nami dobrze, że tak naprawdę powinno to wszystko wyglądać inaczej, to często sprawia, że stajemy się coraz bardziej nerwowi, drażliwi, wybuchowi, coraz mniej serdeczni. No i zamyka się w pewien sposób błędne koło cierpienia, które sobie nawzajem wyrządzamy. Nie mogąc żyć zgodnie z naszym sumieniem, czujemy się coraz gorzej. Źle się czując, nie możemy czynić nic dobrego i ten dług sumienia obciąża nas coraz bardziej i bardziej. Dziś w słowach Starego i Nowego Testamentu słyszymy obietnicę, która może być dla nas wyzwalająca. Może być źródłem naszej radości i nadziei. Bóg w słowach proroka Izajasza i apostoła Pawła przypomina, że ten ciężar, który obciąża nasze sumienia, może zostać od nas usunięty. Że nasze wady, nasze grzechy, nasza złość, nasz codzienny brak miłości i współczucia wcale nie muszą mieć nad nami władzy. Że te wszystkie rzeczy zostały z nas zdjęte, starte jak mgła. Zostały od nas zabrane, spłacone raz na wszystkie czasy jak zły dług. On od tej pory nie musi przysparzać nam kłopotów, zmartwień i nieprzespanych nocy. Bo w śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty, w Jego zmartwychwstaniu uzyskujemy jako wierzący cudowną wolność Bożych dzieci. Wolność Bożych dzieci, które od tej pory nie muszą już żyć daremnymi staraniami o swoje zbawienie, ale mogą się poświęcić w swoim życiu dla realizacji w praktyce zasad miłości, dobroci, współczucia czy miłosierdzia. Nasze wysiłki, dotąd jakże niewłaściwie lokowane, mogą zostać spożytkowane w odpowiedni sposób. Zostaliśmy uwolnieni przez Chrystusa od długów sumienia. Dostaliśmy z Jego łaski szansę na nowe, inne, lepsze życie. Mówiąc językiem ekonomicznym, Pan Bóg zainwestował w nas swoją miłość. Oby ta inwestycja przyniosła dobre owoce. Amen.